Konkurs wymyślony przed laty miał na celu skłonienie mieszkańców miasta do tworzenia oaz zieleni w swym najbliższym otoczeniu. I zdaje się, rolę tę spełnił, choć nie wszyscy zgłaszają swoje kwietne dzieła do rywalizacji. W tegorocznej 28. edycji konkursu pod hasłem „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony?” odpowiedź jest tylko jedna – w Suwałkach. Do rywalizacji zgłosiło się 181 ogrodników amatorów. Komisja odwiedziła wszystkie zgłoszone ogrody, ogródki i balkony, podziwiając znakomicie utrzymaną zieleń. Jurorzy, mający wyłonić najpiękniejsze skrawki zieleni, mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie wskazali 20 laureatów w 7 kategoriach. Najpiękniejsze balkony i tarasy to dzieła pań: Reginy Brzozowskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Agnieszki Bagińskiej, Ewy Michniewicz i Żanety Grygięć. Ogródki przy zabudowie wielorodzinnej, te najpiękniejsze, stworzyły również kobiety: Alicja Klucznik, Anna Łępio, Lidia Basilewska oraz Bożena Baszłaminow. W tyle nie pozostawali właściciele domów jednorodzinnych. Laureaci w tej kategorii to Helena Klidzio, Krzysztof Kiersztyn i Dorota Staszkiewicz. Zdaniem jurorów na wyróżnienie zasłużyły również lokalne placówki oświatowe, spośród których najlepiej zaprezentowały się przedszkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi, szkoła podstawowa nr 10 również z oddziałami integracyjnymi i szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi. Kolejne podmioty uzyskały uznanie komisji w kategorii zieleni na terenie zakładów pracy. Tu podzielono ogrody na te mniejsze, do 1000 m kwadratowych, i większe, powyżej 1000. Laureaci to placówka opiekuńczo-wychowawcza w Suwałkach, dom nr 1 przy ulicy Filipowskiej, firma Art i dom pomocy społecznej Kalina. W ostatniej grupie znalazły się najpiękniejsze ogrody działkowe. Na laury zwycięstwa zasłużyli w ocenie komisji państwo Lucyna i Sławomir Interewicz, Maria Gabruś, Irena Laskowska i Krystyna Lepsza. Miłośnicy kwiatów zostali nagrodzeni bonami pozwalającymi na zrealizowanie ogrodniczych zakupów.